Yo, siemanko, słuchajcie ludziska, z okazji zbliżających się 320 tysięcy subskrypcji mam dla was kartę Google Play do wygrania. Aby wygrać taką kartę, muszę zostawić suba na moim kanale. Losowanie po osiągnięciu progu. Dziękuję! Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony Wkurwiony, witam was w kolejnym odcinku z Clash of Clans. Tak, słuchajcie, info zostało potwierdzone. Będziemy mieć Town Hall level 12. Słuchajcie, gdzieś około, być może do 2 tygodni już wejdzie ten Town Hall w grę. Miejmy nadzieję, słuchajcie, jak miną wszystkie eventy, to wtedy zobaczymy właśnie Town Hall level 12. Ja, słuchajcie, ja już się nie mogę doczekać. Napiszcie na dole w komentarzach, czy wy też nie możecie się, słuchajcie, doczekać. I tutaj teraz wam coś przetłumaczę, słuchajcie, jeśli chcecie to przeczytać też, to możecie, słuchajcie, kliknąć tutaj, link będzie w opisie właśnie do bloga z Clash of Clans, słuchajcie, bo sam Town Hall 12 będzie jako budynek obronny, tak, ale będzie, słuchajcie, będzie miał obronę, która będzie się dzieliła na 5 poziomów. Zaraz sobie wam wszystko przeczytam, przeczytam całą całość, przeczytam. Dzięki w ogóle, Bartek, że podesłałeś, pozdrawiam. Hej szefie, z wielkim podekscytowaniem oficjalnie ogłaszamy, że wydaliśmy kolejną ważną aktualizację Clash of Clans Town Hall 12. To ekscytujący czas w Clash of Clans, ponieważ w tym wydaniu wprowadzamy mnóstwo nowych treści. W najbliższych dniach udostępnimy szczegółowe informacje o tym, co to za aktualizacja będzie zawierać, co ta aktualizacja będzie zawierać wraz z materiałami wideo dla programistów i materiałem do gry. Ale jedna rzecz na raz. Dzisiejsze ogłoszenie dotyczy samego ratusza i sposobu, w jaki ratusz 12 jest odejściem od tego, jak zrobiliśmy poprzednie modernizację ratusza. Słuchajcie, tak, bo przedtem jak wchodził nowy ratusz, to wchodziły nowe budynki obronne, tak? Po prostu wchodziły nowe levele jednostek. I właśnie, słuchajcie, nie jestem pewny do końca, ale będzie chyba orzełek level 3 i wiem, słuchajcie, że będą podniesione levele jednostek. Z tego, co udało mi się odczytać, to będą na przykład smoki level 7, a w tym momencie, słuchajcie, mamy je, możemy je mieć na levelu 6, tak? I będzie, słuchajcie, orzełek i być może też będzie więcej tych jednostek, tych budynków obronnych. Dobra, słuchajcie, bo to jest bardzo ciekawe. Giga Tesla. Po przejściu na ratusz 12, ratusz sam w sobie jest strukturą obronną zdolną do obrony. Jeśli przeciwnik tak bardzo zadrapie farbę, pojawi się Giga Tesla. Czyli po prostu, jeśli zjedzie tam daną ilość HP, nie wiem, może jakąś obronę. Teraz na przykład mamy tutaj HP, na przykład jak tutaj widzimy na Kingu, to teraz na przykład jest tutaj zielone i tak samo to przeciwnik widzi, że jest zielone, a potem, słuchajcie, może być ta struktura obronna, czyli po prostu kolor niebieski, czyli jakąś tam daną będzie miał strukturę, która oczywiście z levelem będzie się zwiększać. Ja teraz się troszkę pogubiłem. Dobra. Większy brat rodzinny obrony Tesli. Giga Tesla odpala wiązki elektryczności na swoich napastnikach, wykonując wiele obrażeń w odwecie za zrujnowanie swojego nieskazitelnego podniebienia malarskiego. Giga Evolution. Nie myślałeś, że zwykłe przejście na ratusz 12 było końcem twojej podróży, prawda? Po przejściu na ratusz 12, jak już wspomnieliśmy, uzyskasz dostęp do broni Giga Tesli. Jednak, podobnie jak wszystkie struktury obronne w Clash of Clans, można go ulepszyć. Tak, broń ratusza może zostać ulepszona. Giga Tesla będzie mieć 5 poziomów ulepszeń. Każdy poziom zwiększa liczbę przeciwników, których Giga Tesla może osiągnąć maksymalnie do 4, tak, słuchajcie, czyli maksymalnie do levelu 4. Giga Explosion. Explosion. Gdy twój Giga Tesla zostanie uaktualniony do 5 poziomu, odblokujesz ostateczną zdolność Giga Tesli. Sam ratusz zamienił się w potężną bombę, która zadaje obrażenia otaczającym przeciwnikom. Bardzo, słuchajcie, kurde, ciekawe, słuchajcie, czyli po prostu będzie łapało wszystkie jednostki wokół tego Town Halla, gdy na przykład te jednostki będą uderzać w ten Town Hall, czyli na przykład atak smokami, znowu nawiązanie do smoków, gdy, słuchajcie, smoki będą, nie wiem, będą się skupiać na przykład na Town Hallu, gdy już gdzieś tam ta struktura zostanie przełamana, to, słuchajcie, po prostu ta obrona tego ratusza się zwiększy. Ta ostatnia próba zlikwidowania twoich wrogów to sposób, w jaki twój ratusz wydał ostatni salut, zanim zabrał ze sobą jak najwięcej żołnierzy. Ratusz 12 to tylko wierzchołek góry lodowej w aktualizacji Summer 2018. I bardzo, słuchajcie, bardzo ciekawie, zapowiada się naprawdę mega ciekawie, bo jeszcze, słuchajcie, za niedługo zapewne nam podadzą szczegółowe informacje. Będziemy udostępniać więcej podglądów w nadchodzących dniach z wieloma niespodziankami. Wow. Zmianami jakości życia, dlaczego ta aktualizacja jest największa, to aktualizacja dla Home Village w ciągu kilku lat. Słuchajcie, no, Supercell się wziął, słuchajcie, za Clash of Clans i szykuje tu naprawdę nam bardzo wielką bombę atomową, jeśli chodzi o update. Naprawdę, słuchajcie, nie mogę się doczekać. Piszcie na dole w komentarzach, czy wy też, słuchajcie, no, zapowiada się mega ciekawie. Ja, słuchajcie, mam troszkę przygotowanych tutaj itemków. Wy też, słuchajcie, na dole w komentarzach napiszcie, jakie wy macie itemki przygotowane. Ja na przykład mam, słuchajcie, nabudowanie i fajnie by było, słuchajcie, gdyby wszedł nowy Heros. To by było mi jeszcze lepiej.
lepiej, jak dla mnie. To naprawdę byłaby już mega bomba, gdyby wszedł kurde kolejny Heros w Clash of Clans. Byłoby tych czterech Herosów, ale wiecie, teraz jak słuchajcie, Ratusz będzie jako obrona już, jako budynek obronny, być może dołożą kolejne levele tam tych budynków obronnych i może jeszcze tutaj zwiększą liczbę ich samych, to już będzie troszkę ciężej ubić przeciwnika, tak? Słuchajcie, te już gdzieś tam, te 100% ataki już chyba moim zdaniem, słuchajcie, pójdą w zapomnienie, ale to tylko wyłącznie na początku. Dobra, słuchajcie, żeby odcinek nie był nudny, wykonamy sobie atak na Clan Wars. Tak, słuchajcie, bo mamy wojnę, więc został mi ostatni atak i atakujemy. Dobra, słuchajcie, lecimy z atakiem, na razie wygrywamy i gramy, słuchajcie, z Akademią Topowego Klanu. Kiedyś ten klan był pierwszy na świecie, nie wiem, który teraz aktualnie jest. Ale tutaj widzicie, słuchajcie, no, że to jest akademia tego klanu. I to chyba na pewno. Dobra, atakujemy, słuchajcie, czy moje jednostki są przygotowane? Tak, atakujemy. Właśnie, słuchajcie, dlaczego ja tutaj nie mam... Kurde. Halo, dobra. Już mam gotowe i tutaj sobie wstawię następne, bo... Słuchajcie, zapomniałem, kurde, sobie wstawić... kurde, ludziska Poisona, ale już jest, słuchajcie, Poison. Dobra, i atakujemy, atak... I tutaj jest tak, słuchajcie, 4 Gianty, 14 Wiedźm, 12 Bowlerów. Atakowałem tutaj dwójkę. Ten sam, słuchajcie, to samo ustawienie i zrobiłem dwie gwiazdki, tam 80% ponad. Także może teraz uda mi się powtórzyć tutaj wynik na odcinku. Napiszcie też na dole w komentarzach, słuchajcie, jak wam wojny idą. I dobra, zaczynamy tutaj zabawę, ale strasznie głupie ustawienie, mega głupie ustawienie. Mam nadzieję, że mi wszystko pyknie. Że niby, kurde, troszkę, Jezu, a dobra, aj, kurde, troszkę zepsułem. Dobra, tu chyba nie będzie żadnej bomby, mam taką nadzieję w sumie. Dobra, spójrzmy, jak tutaj, słuchajcie, teraz poleci sytuacja. Dobra, wyrzucę sobie healing, heal spella. Kurde, i co, i on tutaj chwyci na ten? No nie żartujcie sobie, że nawet mi tutaj chwyci na Barbariana, jednak chwyci na... Jednak chwycił na Barbariana! Tak, słuchajcie, z CC wyskoczyły jednostki, ale tutaj sobie odpalę Rage'a. Może te wiedźmy się tutaj skuszą i one pójdą tutaj w stronę Tonhala, ale niestety nie chcą, słuchajcie, iść jak na złość. Ja pierdzielę 48%, ale nie lubię takich baz. Serio, no niestety, słuchajcie, nie ubije ten. Nie poleci w stronę jednak, kurde, Tonhala. No i tutaj, słuchajcie, obejdzie się... Tutaj będzie atak jednogwiazdkowy, kurde, a szkoda, no szkoda, słuchajcie, kurde, ale człowiek się uczy na błędach, tak? 57%, ale i tak, słuchajcie, i tak mamy chyba wojnę wygraną w tym momencie, 59%, spójrzmy jak pójdzie dalej, no tutaj ten orzek padnie 61%, aj, kurde, no, mi słuchajcie, nie pykło teraz, ja pierdzielę, a mogłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze, no ale niestety, słuchajcie... Coś za coś. Dobra, 65%, nie ma źle, ale mnie, słuchajcie, na przykład zrobili na 3 gwiazdki na tej wojnie, no serio. I to właśnie ten przeciwnik tutaj, Master Yosir, mnie zrobił na 3. Dobra, słuchajcie, jedna gwiazdka, ja pierdzielę, a rano zrobiłem, tak mi dobrze poleciało, słuchajcie, zrobiłem sobie tutaj, ile tu zrobiłem dokładnie? 72%, przepraszam, powiedziałem na początku, że 80%, a zrobiłem 72%. I słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału. Ja będę, słuchajcie, śledzić na bieżąco informacje na temat Tonhal 12 i będę po prostu wrzucał wam odcinki z tego, a sam ja się nie mogę doczekać. Tak, powtarzam się. Ale naprawdę mega aktualizacja i cieszę się, że takie coś w końcu się stało. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za każdego lajka, za każdego suba, za każdy komentarz. Pozdrawiam was wszystkich. Życzę wam powodzenia na Clan Warsach, a także na pucharkach. Wbijajcie, słuchajcie, czempiony. Czempiony. Legendy, pozdro.